Cześć, 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 witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Na wczorajszym wideo losowaliśmy m.in. tego Ledgera, którego powiedziałem, że do końca roku za każdy komentarz, który będzie w grudniu, te komentarze będą brały udział w losowaniu. I tak samo w tym roku planuję na pewno raz na pół roku zrobić takie samo losowanie, czyli już będzie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Czyli raz na pół roku, jak zostawicie komentarz pod każdym filmikiem, oczywiście, będziecie też subskrybentami kanału, będziecie brać udział w losowaniu, e, udziału, właśnie, czyli może nie udziału, tylko w losowaniu Ledgera Nano S czyli podstawowe narzędzie w świecie kryptowalutowym. Ok, co dzisiaj? Zobaczcie, Matic rozpoczyna swoje palenie. Jak widzicie, pamiętacie, była poprawka EIP 1559 tak samo na Ethereum, która spowodowała, że Ethereum przy większej ilości transakcji było palone. Tak samo jest teraz w Matiku. Co oznacza, że de facto Matika nie będzie coraz więcej, a najprawdopodobniej w pewnym momencie będzie go coraz mniej, bo to też zależy od tego, ile tego Matika będzie palone, podobnie jak w Ethereum. W Ethereum mieliśmy ostatnio, z tego, co pamiętam, rekord chyba było spalone około 20 tysięcy etherów. Także i myślę, że jeżeli będą, to nawet nie myślę, jeżeli będziemy mieć więcej, większą ilość transakcji na Ethereum, to będziemy mieć coraz więcej palonego Ethereum, co oznacza, że w konsekwencji w pewnym momencie możemy mieć system całkowicie deflacyjny. Natomiast wiecie, wszystko się okaże w momencie, kiedy tak naprawdę zaistnieje Ether 20. To będzie najbardziej kluczowy element, który spotka nas w 2022 roku. Drugi z tych elementów, to właśnie odnosząc się powiedzmy do Matica, to wszystkie layer, rozwiązania Layer 2 Solution, one będą, będą wzrastały, dlatego że jakby ten cały ruch na Ethereum najprawdopodobniej przyniesie się właśnie na rozwiązania warstwy drugiej. Więc całe te ekosystemy, które będą powstawały, najprawdopodobniej będziemy mieć właśnie rozwiązania warstwy pierwszej i warstwy drugiej. Jeżeli chodzi o skalowalność, bo to jest ten największy problem, no i zresztą zobaczymy jak zachowa się Cardano. OK, lecimy do kolejnych wiadomości, które mamy dzisiaj. Premier Indii wzywa do tego, aby ustalić wspólne stanowisko, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Więc fajnie, że jakby przyłączają się do takiego ogólnego nurtu, no jeżeli chodzi o regulacje, żebyśmy mogli wzrastać, te regulacje są w tej chwili bardzo, bardzo potrzebne. Bitmex, czyli jedna z najstarszych giełd, no i która w zeszłym roku, czy w 2020 roku miała, że tak powiem, przeboje właśnie związane z KYC, którego nie było, wiceprezes tej yy, giełdy, czy prezes, yy, on został oskarżony, natomiast zobaczcie, w tej chwili oni przejmują jeden z najstarszych banków niemieckich. I mega, mega ciekawy obrót sytuacji. Wczoraj informowałem o tym, że trzeba sprawdzić swoje portfele na crypto.com. Jak się okazuje, 4600 Etherów zostało skradzionych z portfeli na crypto.com. Zostały one wybrane przez tornado cash. Jeden ze sposobów na to, żeby że tak powiem, z brudnego było czyste. Natomiast to nie jest do końca tak, że wszystko jesteśmy w stanie w taki sposób zrobić. Do tego można też dojść do większości takich transakcji można dojść, więc jeżeli nie wiecie o co chodzi, to pamiętajcie, że jak ktoś Wam coś powie, że można na pewno tak zrobić, a nie ma żadnego o tym pojęcia, no to po prostu warto uważać. W szczególności, że przy wszystkich wschodzących regulacjach lepiej być z um, prawem niż pod prawo. A co mamy tutaj jeszcze? Ponad 1,6 miliona BNB zostało usuniętych, czyli spalonych w kwartalnym autobernie. Czyli mamy coś takiego jak kwartalny autobern. Nie, bo zostało to zmienione na to, że mamy to zaprogramowane, jeżeli chodzi o raz na kwartał, natomiast w tej chwili mamy już auto burn, który jest systematycznie robiony każdego, jakby dnia, można by było powiedzieć, Plus do tego jest jeszcze tam są dwa mechanizmy, z tego co pamiętam, palenia. Jeden być może jest kwartalny, natomiast jeden jest taki, który jest na bieżąco. Więc jakby można powiedzieć, od ilości transakcji zależy, ile tego BNB z rynku znika, natomiast generalnie znika, co jest bardzo ważnym elementem, bo za każdym razem, kiedy mieliśmy coś takiego, to tuż przed ta cena BNB szła do góry. Zobaczymy, jak to się wydarzy w tej chwili od tego momentu. OpenSea, czyli taka giełda, ale do handlu nft jest to w tej chwili największa, podstawowa giełda do obrotu nft -kami. jeżeli chodzi o kwestię związaną z NFT-kami o Ethereum. Zobaczcie, zaliczyła 3,5 miliarda obrotu w jeden miesiąc. Mega, mega obraz. To. I generalnie też poprzez tą ilość transakcji, która się odbywa na NFT-kach, ta cena e, Ethereum, czyli może nie cena, tylko ilość Ethereum e, będzie palona w dużo większej ilości, bo oszacuje się, że te NFT-ki tak naprawdę zrobią mega, mega ilość transakcji, ten wolumen transakcyjny. I zobaczcie, co ciekawe, on-chain data pokazują, że mamy w tej chwili największą liczbę holderów, czyli trzymających Ether e, we wszechczasie, <grym> at all time high, czyli w tak zwanym a Ha, za chwilkę sobie zobaczymy, czy jest tam jakiś wykres, jak to wygląda. Więc do tego za chwilę przejdziemy i zobaczmy sobie, jakie mamy jeszcze tutaj informacje. Singapur um, zachęca do tego, żeby wstrzymać się z promowaniem digital asset, czyli dóbr cyfrowych. No, ciekawe, dlaczego, jeżeli chodzi o to wstrzymywanie się. No, myślę, że chodzi o to, żeby też ludzie za bardzo nie tracili tych pieniędzy, bo widzicie, co się dzieje, kiedy jest taka duża ilość skamów, o których przez cały czas. Staramy się, wszyscy influencerzy, youtuberzy starają się mówić i przestrzegać o tych skamach. Pomimo tego bardzo dużo ludzi się na to łapie. Ok, nie mamy niestety tutaj wykresu, może będzie gdzieś przy jakimś innym artykule. Natomiast bardzo ważną rzecz, która jest tutaj napisana, zobaczcie, mamy ponad 69 milionów adresów, które mają tak zwany balans, czyli saldo pozytywne na Ethereum. Co więcej jest tutaj opisane, że mamy tutaj przy malejącej cenie Ethereum mamy stabilny wzrost ilości tych portfeli, więc to jest bardzo, ale to bardzo dobry sygnał. Również jeżeli chodzi o transakcje, mamy wzrost ilości transakcji sieci Ethereum, a to są dwie ważne składowe, czyli mamy przyrost użytkowników i przyrost transakcji. Czyli cena w długim czasie będzie wzrastać. Tutaj z takich ważniejszych mamy, czekajcie, to nie było tu, tylko tu. E, mianowicie, że Mr. Wonderful planuje zainwestować w kopalnie kryptowalutowe i to myślę, że to w tej chwili stanie się standardem, że ludzie będą inwestować właśnie w kopalnie kryptowalutowe, czyli w biznesy około kryptowalutowe, czyli nie bezpośrednio w kryptowaluty. To jest jedna rzecz. Natomiast druga, bardzo ważna. Multichain prosi o to, żeby odwołać wszystkie zgody. Dlatego, że jest tam krytyczna, krytyczny błąd, który może się skutkować utratą środków. Pod tym filmikiem znajdziecie link. To będzie link, który jest multichain.org/hash/approvals, i tam będziecie mogli sprawdzić, czy wasz portfel potrzebuje odwołać tego. Wcześniej multichain nazywał się NSWAP, więc jeżeli korzystaliście kiedyś albo dawaliście zgody, na tej stronie warto po prostu te zgody odwołać. Również pod tym filmikiem znajdziecie link do tego, do strony, gdzie możecie w ogóle podpiąć swój portfel i zobaczyć, gdzie takie zgody już daliście, aby potencjalnie wszystkie, nawet je odwołać, bo przecież na nowo możecie te zgody dawać właśnie po to, żeby nie być wyeksploatowanym przez jakiegoś hakera. I tutaj właśnie macie tweet. W tym drugim twecie, który tutaj też jest o, o tej poprawce, jest też opis na medium, jak to zrobić, jeżeli ktoś tego nie wie. Więc ten link tutaj razem z tym linkiem do multichain plus właśnie do tego medium plus właśnie do, do, do takiego narzędzia, gdzie możecie odwołać wszystkie swoje apruwale, które były do tej pory robione, będziecie mogli spokojnie znaleźć. Odpalił się projekt Pawia na Cardano, jest to projekt z Metaversu, więc jeżeli ktoś szuka projektów podobnych do Decentralandu na przykład, no to być może Pawia jest właśnie takim projektem, który będzie jeszcze w miarę tani w stosunku na przykład do Decentralandu, czyli jeżeli chodzi o kapitalizację takiego projektu. Zresztą zaraz sobie na CoinGecko będziemy mogli to zobaczyć. Okay. I pokrótce dalsze informacje. Wielka Brytania będzie regulowała zdecentralizowane finanse. Zaraz sobie zobaczymy, co tam jest więcej. COVID jakby umożliwia 43% instytucjom, inwestorom instytucjonalnym, by zaadoptować, by popatrzeć jakby na bitcoina bardziej, czy na, ogólnie na krypto bardziej pozytywnie. No ciekawa informacja. Natomiast zobaczcie, Tutaj na to investment giant Invesco, czyli ten um, olbrzym inwestycyjny Invesco, przewiduje, że Bitcoin pęknie w 2022 roku i będzie handlowany poniżej 30 tysięcy dolarów. No! Jestem bardzo ciekawy, czy tak faktycznie będzie. Zobaczcie, tutaj mamy dużo czerwonego, więc myślę, że ta informacja się ludziom jednak nie podoba i się z nią nie zgadzają. Ja raczej się z nią nie zgadzam, bo prawdopodobieństwo zajścia tego poniżej 30 tysięcy dolarów jest dla mnie w tej chwili bardzo małe, natomiast to też zależy od tego, co się wydarzy ogólnie na rynkach. Jeżeli rynki w tym momencie zaczną panikować, będziemy mieć jakąś wyprzedaż, jest to dla mnie prawdopodobne. Natomiast bardziej prawdopodobne jest, że najpierw zobaczymy nowe all-time high i wtedy będziemy widzieć faktycznie spadki rzędu może, może 70% jeżeli chodzi o Besse na Bitcoinie. Natomiast czy zejdziemy poniżej 30 tysięcy dolarów, to wydaje mi się, że już raczej nie. No i ciekawa informacja: zobaczcie, tylko 27 Salwadorczyków Salvador ufa Bitcoinowi. Pokazują badania. No dobrze, ale z całej populacji 27%, czyli jeżeli byśmy wzięli na przykład Polskę, no to prawie 30% to mamy około 12 milionów. Jeżeli byśmy zaokrągliły to do 40 milionów, to do 30, to mamy prawie 12, to niech będzie 11 milionów ludzi zaufałoby bitcoinowi. Jeżeli takie liczby byśmy mieli w każdym kraju, 27%, to <grych> myślę, że bitcoin nie kosztowałoby poniżej 200 tysięcy dolarów. Hiszpania formuje nowe zasady dotyczące reklamowania krypto. Bardzo fajnie, tylko oczywiście, żeby nie przesadzić. Natomiast zobaczcie, każdy, kto promuje kryptowalutę, musi powiedzieć regulatora o swoich treściach reklamowych. Więc to jest bardzo fajne ze względu chociażby na skamy, które są. No i pytanie, co zrobi z tym YouTube, Google, który jest tak naprawdę największym dostarczycielem skamów, czyli reklam skamów na tym rynku. Czyli zobaczcie, Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych Chociaż przecież krypto nie są rynkiem papierów wartościowych, dostała uprawnienia nadzorcze w zakresie reklam. No i to jest ciekawe, dlaczego podmiot odnośnie rynku kryptowalut jest nadzorowany przez Komisję Papierów Wartościowych. <gryptowalut> Natomiast e, plusem na pewno jest to, że mam nadzieję, że będzie przez to mniej skamów i mniej ludzi po prostu straci swoje pieniądze. Bogaci kryptoinwestorzy przybywają do Porto Rico, aby skorzystać z ulg podatkowych. I Puerto Rico jest tą częścią Stanów Zjednoczonych, w której jak ktoś chce mieć, że tak powiem, ulgi podatkowe, to faktycznie może je mieć, tylko musi spełnić kilka warunków i faktycznie się, z tego co pamiętam, tam przeprowadzić. No ale dalej, jeżeli przeprowadzają się inwestorzy, którzy mają kasę, chcą oszczędzić na podatkach, to też co będą oni robić, jeżeli chodzi o to, gdzie się przeprowadzą? Będą oczywiście tam wydawać swoje pieniądze. I to jest ważne, żeby zrozumieć, że w momencie, kiedy przyciągasz do siebie kapitał, ten rozwój lokalny zaczyna zawsze wzrastać. I na sam koniec Cardano wyprzedza Ethereum pod względem wolumenu transakcji. To jak widzicie, wolumen transakcji jest jednym z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o każdą sieć. Cardano przetworzyło 7,02 miliarda dolarów, podczas gdy Ethereum 5,41 miliarda dolarów. Więc zobaczcie, Cardano przebiło ilość wolumenu transakcji. No i teraz, dlaczego też o tym mówimy? Dlatego, że w tej chwili zobaczymy, czy Cardano udźwignie tą ilość transakcji, utrzymując niski poziom, jeżeli chodzi o cenę, związaną oczywiście z rzeczami, które muszą się dziać na tym networku. Natomiast innym elementem, który chcę Wam pokazać, który startuje już niedługo, bo jeszcze jest na razie testny, to jest Sandy Swap, czyli DEX na Cardano. No, i tutaj oczywiście można już dać pewnie swoją płynność. Nie wiem, czy to jest tylko na testnecie, do, to jest do sprawdzenia. Natomiast to niedługo wystartuje. Zobaczymy wtedy, co będzie się działo. Jeżeli jeszcze nie jesteście zaznajomieni ze Sunday Swapem, to zacznijcie. No i zobaczymy y, też co będzie się działo z ceną właśnie tego projektu, bo może być, słuchajcie, bardzo, bardzo grubo. Jeżeli chodzi o ten projekt, więc a jeszcze jedna rzecz z tym związana. Jeżeli nie trzymacie swojego Cardano w portfelach prywatnych, tylko na przykład na portfelach giełdowych, moim zdaniem to co trzeba teraz zrobić, to jest przerzucić Cardano na portfele prywatne popróbować robić różnych transakcji, portfeli i tak bo być może będzie wiele airdropów właśnie na tym ekosystemie. Więc bądźcie czujni właśnie jeżeli chodzi o ekosystem Cardano w najbliższym czasie. Zasubskrybujcie oczywiście na kanał, zostawcie komentarze. Pamiętajcie, że komentarze będą brały udział w losowaniu kolejnego ledgera. Trzymajcie się, cześć.